HM pod skuteczność na pewno maksymalny. Gorzej z mobilnością i wytrzymałością. Losowanie na full dychy. Ryzykowny początek, uważam. Bałbym się tak pojechać. Bałbym się. Ja bym pojechał tędy. Tu ten light może cię wykryć, to jestem zdziwiony. Spokojnie mógłbyś zebrać damage. No tutaj... Nie wiem, czy to było bezpieczne, prawda? No nie wiem. Chyba nie było to bezpieczne. Ale zatrzymał się tym kowcem, chyba wejdzie. W oponę za zero! O kurde, szkoda, bo byłby fajny damage, prawda? Byłby, ale nie jest, no właśnie. Teraz wejdzie, o! Teraz już musiało wejść, bo... Do dwóch razy sztuka, tak? Z prawej Ebercie spotuję. No ale naprawdę, uważam, że tutaj bardzo zaryzykowałeś, bo teraz cały czas taki hałeś, że mogłeś wyrwać. Jak to wejdzie, będzie pięknie. Chyba on będzie uciekał. Teraz go może złapiesz. A, nie uciekł. Lubisz walczyć na blisko tym 114 SP2. Nie boisz się tej walki, takiej kontaktowej bym powiedział. Na blisko, na blisko. O, paton ci trafi raczej. Wejdzie? Niestety to była ta zła strona. Z lewej byłby garnek, z tej nie było garnka i dlatego nie weszło. O, ten paton tam ma jakieś problemy z jeżdżeniem, widzę. Wejdzie. O, Progetta już dużo gorszy pancerz ma. O, tego cifa przydałoby się porobić z patonem w dwójkę, byście go porobili. Arta! Na szczęście nie w ciebie. O, nie boisz się pójść na wymianę, ale czy to wejdzie? Weszł. Na pewno to był dobry deal, tylko musisz się schować. O, już szanować się troszeczkę. Teraz bym uważał na siebie troszeczkę, tak? Już tego życia tak dużo nie mamy. Mati, to panie, co byś polecił? Uśmiech 10 złotych. 8, teraz to poprawiam 15 złotych. Dziękuję bardzo, dobrze. Duża cierpliwość u ciebie w tej bitwie widzę, naprawdę. Nie palisz się do ataku. Czekasz na wroga. Ten chieftain może spanikuje i tutaj jakoś się odsłoni. O, czy ona wyjedzie? Czy ten chieftain wyjedzie? Może Progetto? O, Progetto, Progetto, coś. Chyba będzie pecha, ładnie. Cierpliwość tutaj zdecydowanie się opłaciła. Wyczekałeś go, może nie cifa, ale Progetto, on tak próbuje raz z lewej, raz z prawej i zawsze spotyka ciebie. Wydaje mi się, że ten chieftain tutaj nie wyjedzie, to byłoby szalone z jego strony. Chodź! Kurde, co on odwalił tym chieftainem? Co to za pomidor? Chyba ja tam gram tym chieftainem. I ci pomagam zrobić dobrą bitkę. No bo kurde, no przecież to bez sensu było. Jeszcze zginął od obiekta 268. Ten chieftain? Chyba jakiś z licytacji. Wzięty został w tyle ogni, w ogień krzyżowy. Loś na wieży zawsze ryzykowny, bo to nie zawsze wejdzie. Ta wieża leoparda potrafi zrykoszytować. Nie lubię strzelać w wieżyczkę leoparda. W kadłub to tak, ale w wieżyczkę to nie lubię. Już tyle razy mi ta wieża strolowała. Progetto dalej się nie boi. No tylko tym razem cię trafił, prawda? No tutaj już to nie był tak dobry deal, no bo 8 damage'a, a zebrałeś 338. Ale z drugiej strony skończyłeś ważnego magazynka, który później mógłby być bardzo uciążliwy, jakby wyjechał ci z zaskoczenia na bok. O, leoparda chyba zaskoczysz. Widać, że ten pojazd ma mega dobre działo, co nie? Walisz po takie małe punkty w piksele i wchodzi. I leci tam, gdzie powinno. To wyróżnia ten pojazd.
Zwykle te deki mają z wieżami kiepską celność. Patrz, taka E4. A tu, kurde, lata to pani wszędzie. Tam, gdzie powinno. Ładnie. I z lewej strony może być Jagoda S100. O, właśnie. Dobry strzał w gąskę. Bardzo fajny strzał. Jednocześnie, robiąc damage, go zdetrakowałeś. On zużył zestaw naprawczy. Kolejna gąska może być dla niego okropnie już uciążliwa, bo będzie to oznaczało jego klęskę w tej bitwie. Teraz chyba bym grilla wolał zdjąć. Chyba grilla bym wolał zdjąć, choć nie wiem. Okej, okay, i 7. No, grill się wycofał, więc... No, Arta go zdjęła, super. O, to była dobra decyzja z tym isem 7. Ja też mówiąc to nie wiedziałem, czy ten grill będzie jechał przed ciebie. W twoim kierunku, w twoją stronę, czy się będzie cofał. On się cofał, więc... Dobrze to rozegrałeś, no ale Arta niestety. I tak dobrze, że tylko 300, bo to mogło być znacznie więcej. 114 pancerza dużo nie ma, on cię trafił. Za 353 mógł za 600. Centurion, ojojoj, on ma cię na dwa strzały. Albo na hitę, jeśli... Użyje pocisku Hash. Dobry strzał, ale kiepskie losowanie. Bacza ci teraz chyba pomoże. A Jagoda, o panie. Tutaj widzimy, sytuacja jest naprawdę nieciekawa. Centurion, Jagoda. O, nie polosowało, ale grill poratował. I teraz uciekaj do przodu, do przodu, do przodu. Nie do przodu, wolisz do tyłu. Też można było pojechać tutaj, prawda? Tylko, że tam Arta ma bicie. Tutaj chyba nie będzie miało, nie wiem. O, nie ma tu bicie. Dobra decyzja, lepsza niż moja by była. Ja bym raczej pojechał do przodu. Niestety, no nic nie zrobisz mu. Musisz być ostrożny. Teraz, teraz byś dał radę. Teraz, 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 teraz. Pięknie bokiem. I polosował damage ładnie. Dobrze go wyczekałeś, kiedy Baczat odwrócił jego uwagę, prawda? Bo on mierzył w ciebie, ale po strzale od Baczata zaczął się obracać. Popełni błąd, jak pancerem ty to wykorzystałeś. Teraz tylko uwaga na Artę. Street wiemy, że był w K1, prawda? Więc tam gdzieś się kisi w rogu. Ja bym raczej snajpił na niego. O, stąd można byłoby snajpić, jakby się odbił w prawo, albo stąd. Też tu można snajpić. Może Arte się pojawi, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, co to będzie, co to będzie. To chyba babok będzie, uwaga babok, uwaga babok, uwaga babok. Raczej baboka pierwszego się spodziewam, no właśnie, i potem dopiero Tedek. Tedek jest bokiem. Uwaga! Weszło, ale nie polosowało damage'a. Szkoda, chyba go zabije grill. Grill go powinien skończyć. Grill chyba nie strzelił i byłeś szybszy. Piąty frag. Medal Multiego, kurde. Ale no szkoda, że nie ma 10 tysięcy. Zawsze smutno jest, kiedy nie ma tych 10 tysięcy. Zrobienie 9 tysięcy to jest, wiadomo, prawie 10, ale miło jest, jak jest 10 tysięcy. Prawda? Wchodzimy na kolejną wartość. Dobra bitwa, bardzo przemyślana. W kluczowym momencie tutaj dobre decyzje z ruchami, żeby nie zginąć. Tylko ten początek mnie zaskoczył, że tak przejechałeś tutaj i się nie bałeś, że cię nie zesnajpią i tak dalej. Ja bym się trochę bał. Może ja mam złe reakcje, bo nie gram w tym trybie za dużo, no bo ja gram tylko losówki. Nie gram spotkaniówek i ataków, ale mówię, to się mogło chyba skończyć gorzej, gdyby rywale mieli kogoś na snajpie. No ale udało się, udało, więc hejtować nie będę. Dla mnie taka bitwa, którą możemy nawet ocenić 10 na 10. Bardzo fajnie. Panie Mati, zapytałeś się, co bym teraz kupił w sklepie, więc od razu mówię, że najlepszy okres na zakupy minął ostatnio. Była bardzo dobra oferta, teraz są oferty gorsze.